Hej, to znowu ja i nagrywam to wideo setny raz. Zapraszam do oglądania. A więc standardowo zaczniemy od pudełeczka. Na pudełeczku mamy logo Lego, logo Star Wars, przedział wiekowy, numer zestawu i nazwę zestawu, w tym wypadku Droid Sep. Oczywiście po angielsku. Tutaj mamy informację, że seria druga Microfighterów, co pewnie już niektórzy bardziej spostrzegawczy zauważyli. Na tych z Microfighterów nie ma tutaj takiego znaczka, na przykład w tym wypadku Dartha Vadera, a po prostu tu nic nie ma, żadnego nic. Z tyłu to wygląda tak, też tutaj inaczej, trochę inny, wiele ostrość o, jest w innym ułożeniu. Oto i nasz statek Droid. Tutaj 5 innych Microfighterów i jeden nasz, bo 6 jest w jednej serii. Informacje o aplikacji. Dół. Informacje, że nie zostało wyprodukowane w Chinach. Nic. Góra. Droid w skali 1 na 1. Informacje, że można się zadławić. I informacje, że można się zadławić. A więc teraz przyjrzymy się instrukcji. A więc to jest nasza instrukcja. No, przodu wam nie będę pokazywać, bo oczywiście to jest to samo, co na pudełeczku. Tutaj, o tu. Spisz części. Zestawy pokazane. Te Microfightery. No i też reklama aplikacji i tak na tył instrukcji. Teraz się przyjrzymy naszemu samej budowli, czyli Droidowi Sempowi. Najpierw takie małe porównania, bo ten zestaw, jak chcecie zobaczyć tak w ogóle, to sobie cofnijcie, parę filmów temu go recenzowałem. Co tutaj się rzuca w oczy pomiędzy tymi dwoma, to to, że ten jest koloru szarego, ten błękitnego. No i tak wyglądają w porównaniu. Fajnie się prezentują obok siebie, więc naprawdę fajnie. Co tutaj jest fajne i co tutaj nie wiem dlaczego nie robią, to jest trochę denerwujące, że tutaj mamy taki nadruczek, a tutaj mamy naklejkę, ale to nie jest recenzja jego, więc go odkładamy i przyjrzymy się temu oto maluszku. O, chwilka. Więc oto idzie nasz Droid Sam. Samego pilota odstawimy na chwilę. On się prezentuje bardzo ładnie, ten zestawik. Tutaj mamy bardzo ładny nadruk. Te pociski wyświetlone. O, tak lecą, jak się nie pstryknie. O, ten nawet dobrze poleciał, nie wiem czemu. Ale głównie jak się pstryknie, to dobrze. Tak dam wam radę, że jak się pstryknie, to nawet dobrze latają te pociski. Tutaj mamy uchwyty na broń. Nie wiem dlaczego, ale są dwa uchwyty na broń albo jakieś akcesorium. A nasz sam pilot ma tylko jeden blaster. Nie rozumiem tego, ale no, okej. Okay. Wygląda skrzydło, co tutaj zastosowali. To jest osobno i skrzydło osobno. Co trochę jest dziwne, ale... ale co tam? Ogólnie wygląda to bardzo ładnie. Tak fajnie karykaturalnie. No bardzo fajne. Naprawdę mi się podoba. Ja w ogóle lubię tę serię Microfighters. Jest bardzo fajnym zastępcą tej serii Planets. Myślę, że te planety to było trochę, jak dla mnie przynajmniej, trochę słabsze. Choć fajne były te tabliczki z opisem. One były bardzo fajne. Ale teraz przyjrzymy się naszemu pilotowi. Tylko jeszcze wspomnę, zanim się mu przyjrzymy, że bez droida wygląda lepiej, bo jak droid, to on tylko może być tu. No i tak to wygląda. Więc z droidem to wygląda szpetnie, że tak powiem. No ale oczywiście całe szczęście, że nie zrobili tutaj na przykład dziury i tego by nie było, bo wyobraźcie sobie coś takiego. To w ogóle ten zestaw straciłby wszystko.
w ogóle nie byłby fajny, a tak to jest naprawdę porządny i fajny. Teraz się przyjrzymy droidowi. A więc oto jest nasz droid. Bardzo fajny. O, zobaczcie go sobie z każdej ze stron. Droid jako akcesorium ma mały blaster. Ja te małe blasterki bardzo lubię, fajne są. Oczywiście jak to droid ma takie, jest bardzo taki wyginiasty, co trochę jak chce się go ustawić, to fajne jest, ale jak się nim bawisz, to bez problemu on się tak luźni i czasem właśnie wypada. Coś ci odczepię i tak dalej. Droid to jest pilot, dlatego ma oznaczenia tutaj nie, oto niebieskie taki. Oczywiście główka jest bardzo ładnie. Naprawdę tutaj ma oczka, tutaj ma tak z dołu. Bok wygląda bardzo fajnie. Ma wszystko tak naprawdę ładnie. Ładnie to wszystko wygląda. I ogólnie droidy to bardzo fajne figurki, a zwłaszcza się prezentują fajnie, jak masz ich naprawdę tak parę obok siebie, to fajnie wygląda taka mała armia, więc naprawdę droidy, fajnie, podoba mi się. A więc teraz ocena samego zestawu. Sam zestaw od 1 do 10 oceniam na naprawdę mocne 7 dla ogólnie, bo fajne. Dla niefanów Star Wars uważam, że no są o wiele lepsze zestawy za 40 zł. Naprawdę fajne są zestawy za 40 zł, więc można sobie coś fajnego kupić, innego. Dla fanów Star Wars, jeśli chcą sobie postawić na półeczkę, naprawdę fajnie się prezentuje. I jeśli chodzi o drugą serię Microfighterów, uważam go, szczerze mówiąc, za dla mnie drugiego najlepszego. Od razu po tym, jak on się nazywa. Zobaczycie sobie w internecie, pozostawię o numerze katalogowym 75075, czyli tym schod wielkim żółwiem, że to tak nazwę. Wiem, że się nie nazywa żółw, ale teraz nazwy zapomniałam jego prawdziwej. A więc to na tyle. Cześć!